Hejka kochani, witam was w kolejnym odcinku. Bardzo, bardzo, bardzo chciałabym was przeprosić za to, że nie nagrywałam aż 2 miesiące. Ale mam nadzieję, że nie jesteście załamani tak bardzo z tego powodu. Dlatego mam dzisiaj dla was dosyć krótki filmik, ale mam nadzieję, że wam się mega spodoba. Zapraszam do oglądania. Odcinek będzie o Stranger Things. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to odsyłam was na Netflixa. Zobaczcie ten serial, bardzo polecam. No, więc dzisiaj filmik będzie o 10 faktach ze Stranger Things. Mam nadzieję, że czymś was zaskoczy. Jeżeli tak, to oczywiście napiszcie mi na dole w komentarzu. No i co? Nie rozwodzimy się, nie rozgadujmy się. Zapraszam do oglądania. W serialu Eleven uwielbia Egos, ale czy wiedzieliście, że Millie Bobby Brown w prawdziwym życiu ich nienawidzi? Ciekawe, co? W pierwszym sezonie Eleven pocałowała się z Mike'iem, po czym Millie wstała i krzyknęła "Kissing sucks", czyli po polsku całowanie jest do bani. W drugim sezonie jednak znowu poszło do pocałunku na śnieżnym balu i Millie już lepiej zapamiętała ten drugi pocałunek. Sadie Sink, czyli Max w drugim sezonie, miała pocałować Caleba McLaughlina, czyli Lucasa. Co prawda Sadie o niczym nie wiedziała, bardzo się bała. Bracia Duffer zrobili jej tak naprawdę taki mały prank. No tak jak powiedziałam, Sadie była bardzo wystraszona, natomiast chyba jakoś jej poszło. Winona Ryder, czyli Joyce, poprosiła reżysera i producentów, aby jej fryzura wzorowana była tą, którą nosiła Meryl Streep w filmie Silkwood. Reżyser zaproponował Millie ścięcie włosów. Jej rodzice, jak i ona sama, nie byli przekonani co do tego pomysłu. Natomiast, gdy nastolatka obejrzała zdjęcia Charlize z filmu Mad Max na drodze gniewu, od razu zmieniła zdanie. Plakat Stranger Things inspirowany był posterami z Gwiezdnych Wojen czy Z Powrotu do Przeszłości. Podobne, prawda? Ten fakt będę czytała z telefonu, bo nie mogłam spamiętać wszystkich nazw. Uwaga! Czołówka serialu jest dziełem firmy Imaginary Forces, która była odpowiedzialna także za wejściówkę do Zakazanego Imperium, Mad Mena, serialu Vinyl, Piraci czy Pacific. Warto dodać, że prosta grafika opierająca się na klasykach lat 80. jest w dużej mierze efektem małego budżetu. Co prawda ja bym się w życiu nie spodziewała, że Stranger Things powstawało z małym budżetem, bo te wszystkie efekty specjalne i w ogóle w życiu bym nie pomyślała. Czy wiedzieliście, że początkowo serial miał skończyć się inaczej? Jak tłumaczy Ross Duffer, może nie powinienem tego mówić, bo lubię udawać, że wszystko to było zaplanowane od samego początku, ale pierwotnie przygotowywaliśmy limitowany serial, więc miało być tak, że jedenastka poświęca się, by uratować świat i na tym koniec. Szczerze mówiąc, nie wytrzymałabym, kiedy pierwszy sezon by się skończył i nie byłoby drugiego. Czekam na trzeci z niecierpliwością, więc wiecie, bez drugiego bym nie przeżyła. A wiecie, że w kwietniu, to jest taki dodatkowy fakt, wiecie, że w kwietniu zaczynają kręcić Stranger Things 3? Już nie mogę się doczekać! Aby przygotować dzieciaki do udziału w serialu i żeby wprowadzić je w taki starodawny klimat, producenci dali im do obejrzenia kilka serialów, przepraszam, filmów z lat 80., na przykład The Goonies, E.T., Koszmar z ulicy Wiązów, Ghostbusters i wiele innych. I ostatni fakt. Wiedzieliście, że Gaten Matarazzo, czyli Dustin, kiedy nagrywali ostatni odcinek, przechodził mutację, więc reżyser nie mógł dograć scen, które były z jego udziałem, co było dosyć kłopotliwe. Tak, to były wszystkie fakty. Wiem, że ten filmik wyszedł bardzo, bardzo krótki, ale chciałam cokolwiek wstawić na YouTube'a, żeby nie było takiej gigantycznej przerwy. No i co? Jeżeli filmik wam się spodobał, to łapki w górę. Jeżeli nie, to łapki w dół. Subskrybujcie, komentujcie, róbcie co chcecie. Ja chciałam wam jeszcze przypomnieć o filmiku, który nazywa się Haul Zakupowy. Będziecie mieli podlinkowany na dole. I co tam było takiego szczególnego, że chcę wam o nim przypomnieć? Prosiłam o 5000 łapek w górę, już bardzo malutko brakuje tak naprawdę
do 5000, więc jeżeli chcecie Stranger Things DIY, to oczywiście dajecie łapki w górę pod filmikiem haul zakupowy, jeżeli chcecie DIY. No i co? Dziękuję, zapraszam do kolejnego odcinka. Jeżeli chcecie kolejny odcinek o slajmie, napiszcie mi w komentarzach tak albo nie. No i ja się zastanowię, czy zrobić taki odcinek jako kolejny. No to co? Pa, pa, dziękuję za oglądanie.